Witam Państwa serdecznie i zapraszam na podróż w świat manipulacji. Państwo się możecie troszeczkę obawiać, no jak tu sprzedaż, manipulacja, a etyka, gdzie etyka? No zobaczmy, gdzie etyka. Zaraz zobaczymy, tak jest, mamy. Chcę Państwa przekonać przez te pół godziny, żebyście się nie bali słowa manipulacja, bo dzięki temu możecie znacznie więcej zarobić, niż zarabiacie w tej chwili. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Po pierwsze, ta manipulacja działa na nas samych. Oto książka, o której mówił Jacek. Przez 3 lata tak wyglądała jej okładka. Bo my sami wszyscy, jako sprzedawcy, ludzie reklamy, 25 lat temu zaczynałem pracować w reklamie, mówimy, na nas to nie działa, stary. Wiesz, my jesteśmy zawodowcy, na nas reklama nie działa. Na nas to nie działa, tam to nie działa, bo my jesteśmy zawodowcy. Ja oczywiście też jestem zawodowcem i też na mnie manipulacja nie działa w żaden sposób. I w ciągu 10 minut w lipcu, na kilka dni przed oddaniem tej okładki do druku i książki do druku, zdarzyły się 2 rzeczy. Po pierwsze, zadzwoniła koleżanka i powiedziała tak. Marek, bardzo cię przepraszam. Największe wydawnictwo w Polsce. Koncern mediowy. Nie możemy wejść na okładkę książki, gdzie w tytule jest słowo manipulacja. Ja mówię, wiesz, no nie spodziewałem się, ja też się nie spodziewałam, ale nasi PR-owcy powiedzieli, sorry, marketing jest za, PR-owcy są przeciwko. W ciągu 10 minut dostałem też maila i on brzmiał mniej więcej tak. Szanowny panie Marku, serdecznie gratulujemy, prezes przekazuje panu najwyższe wyrazy uznania i szacunku, jednak tym razem sugeruję, aby może jakiś profesor psychologii wypowiedział się na okładce książki, bo to... Potem ten prezes mówi, Marek, słuchaj, moi czasami bronią mnie bardziej niż potrzeba, ale ja im ufam, bo ja się na tym nie znam. Przy następnej książce chętnie będę na okładce. No i ta książka się zmieniła w ciągu tych 10 minut. Jak widzicie Państwo, jeszcze dokładniej policzyliśmy te techniki, wyszło 777 skutecznych technik wywierania wpływu. Czy to była automanipulacja, czy to był czysty rozsądek? Nie wiem, to jest tylko słowo. Natomiast coś, czego byłem pewien przez 3 lata, że jest tytułem świetnym i znakomitym, czyli manipulacja rządzi, zmieniło się na takie łagodniejsze, sympatyczniejsze manipulacja odczarowana. Więc manipulacja działa bardzo mocno także na nas samych. Kolejna rzecz. Jaka jest definicja manipulacji? Co to jest manipulacja? Otóż, proszę Państwa, manipulacja, tak, najczęściej słowo manipulacja słyszę w takim kontekście. Otóż, robimy warsztaty, pracują zespoły warsztatowe, jadą. No i na końcu Państwo wiecie, zespoły prezentują wyniki swoich prac. I mówią, my mamy taki pomysł sprzedaży, a my mamy taki, a my mamy taki, a my mamy na sieć. A z innych grup wtedy jest taki tekst. No tak, ale to jest manipulacja. Czyli co to jest manipulacja? To jest znakomity pomysł działania na rynek, na który nie wpadliśmy my sami, tylko wpadli inni. To jest manipulacja. I rzeczywiście to mi się potwierdza, na co drugim szkoleniu tego typu definicja się pojawia. A tak naprawdę mani to jest ręka. A ja w tej chwili manipuluję, bo trzymam w ręce coś, co powoduje, że to może przeskakiwać. Manipulujemy lodówkami, kuchenkami mikrofalowymi, pralkami w domu i tak dalej. Czyli kontrolujemy proces w sposób ręczny. I to jest manipulacja. Nic poza tym. Całą resztę myśmy do tego dołożyli. Zupełnie bez sensu, zupełnie niepotrzebnie. Kolejna rzecz. Gdyby Państwu udało się znaleźć definicję manipulacji, to ja mam tutaj nagrody przygotowane, w przerwie oczywiście. Proszę podejść i powiedzieć, mam definicję manipulacji. I ona będzie taka. Manipulacja to jest coś złego, coś takiego złego, tak będzie chyba lepiej, coś takiego złego, co powoduje złe skutki. I to jest jednoznaczne. Ale ja w ciągu 2 minut Państwu pokażę, że zgodnie z Państwa definicją można też robić rzeczy absolutnie dobre. Na przykład ktoś przychodzi i mówi, Marek, manipulacja to jest taka rzecz, kiedy ludzi traktujemy w sposób przedmiotowy. Ja mówię, oczywiście, mam w Gdańsku znajomego dyrygenta, nazywa się Piotr Sud, jest profesorem. I on, kiedy dyryguje orkiestrą, to on nawet nie mówi do ludzi po imieniu.
Tu mówi smyczki, a do niektórych to mówi nawet trąby albo klarnety. Tak się zwraca dyrygent do orkiestry. Czy traktuje ich przedmiotowo? Jak najbardziej. Czy jest w tym coś złego? Absolutnie nic. Więc za każdym razem, kiedy Państwo będziecie próbowali sformułować manipulację jako coś złego, zawsze da się znaleźć przykład, kiedy ta manipulacja jest dobra. Czyli nie ma definicji. I rzeczywiście tak jest. Jeśli ktoś sięgnie po moją książkę, to na samej górze, na ostatniej tylnej okładce jest wypowiedź Jurka Bralczyka, który daje przestrogę. Uważajcie z manipulacją, bo to nie da się o niej łatwo rozmawiać. No więc rozkminmy tą manipulację. Od czego się zaczyna? Otóż my wszyscy zaczynamy manipulować światem mniej więcej w tym wieku. I myślę, że to Państwo potwierdzicie, ci, co mają dzieci, ci, którzy mają sąsiadów, którzy mają małe dzieci, prawda? Jesteście doskonale wyszkoleni i wiecie, że to w ten sposób działa. A to inny przykład manipulacji. To górne zdjęcie, czarne, zrobione w Kanadzie, jest zdjęciem absolutnie prawdziwym. Tylko pytanie, czy tak wyglądający premier Churchill przekonałby kogokolwiek do czegokolwiek. W związku z tym wzięto stare zdjęcie Churchilla, zrobione w Anglii, to z cygarem, a następnie wymanipulowano z tego zdjęcia cygaro. I to zdjęcie pokazywane było we wszystkich plakatach wojennych w czasie II wojny światowej i w ten to słynne V, zwycięstwo. I to jest zdjęcie zmanipulowane, nieprawdziwe. Ale czy myślicie Państwo, że gdyby na tym plakacie pokazać prawdziwe zdjęcie Churchilla bez cygara, Anglicy poszliby za nim? No chyba nie. A to jest drugi przykład. Jacek już mówił o tym, że był taki dobry festiwal. On był dla Pro Publico Bono robiony w sobotę na rzecz Wiktora. Wiktor ma 9 lat i jedną nogę niestety powyżej kolana. W związku z tym trzeba odtworzyć staw kolanowy i dalszą część nogi i na ten cel było to zrobione. Między innymi staliśmy razem na scenie z mistrzem olimpijskim i on opowiedział taką historię, nie używając słowa manipulacja w ogóle. Jakaż to była historia? Wyobraźcie sobie Państwo, że do Aten przyjeżdża mistrz olimpijski, właśnie on. I moje oczekiwania są, mistrz olimpijski zostanie kolejny raz mistrzem olimpijskim. Przed wyścigiem 10 sytuacja jest taka, że złoty medal już jest rozdany, srebrny już jest rozdany, a na trzecim miejscu jest właśnie Mateusz Kusznierewicz, a za nim w odległości punktu 2 jest jeszcze 4 innych żeglarzy, równie znakomitych. W związku z tym równie dobrze może być trzeci, jak i siódmy. I on mówi tak, no to trzeba zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba ten medal zdobyć. Po drugie, trzeba pokazać, że to jest największe moje sportowe osiągnięcie życia. Nie to złoto sprzed, tylko właśnie ten brąz teraz. Jak to zrobić? Nie wiem, że Państwo pamiętacie, on potem, kiedy minął linię mety, ten dziesiąty wyścig wygrał, więc mijając linię mety wiedział, że nikt go nie wyprzedził i ten brązowy medal ma. Co on potem zrobił? Ktoś pamięta? Skoczył do wody. Tak jest. Skoczył do wody wtedy. Ten skok do wody pokazywało wiele stacji telewizyjnych jeszcze przez wiele dni, nie dodając komentarza, które to było miejsce. Wygrywa wyścig, skacze do wody. Aha, no pewnie zdobył złoty medal. No bo nie było podpisów, nie było komentarza słownego. To pierwsza rzecz. Na pytanie, dlaczego pan skoczył do wody, on oczywiście, on mówił prawdę. Po pierwsze było 36 stopni, więc skoczyłem do wody. Po drugie, niezwykle się cieszyłem, bo wygrałem wyścig. Niezwykle się cieszyłem, bo wygrałem brązowy medal. A wiecie, jaka była prawda? Głębsza. To jest też prawda. Tutaj nie ma kłamstwa. Otóż on zawsze, kiedy się budzi, nie zrywa się z łóżka. Planuje sobie, gdzie ma prawą nogę, żeby wstać prawą nogą, ale jeszcze też nie wstaje i układa sobie dzień. I on ten skok wymyślił wtedy. O co skakał? Fin to jest 800 tysięcy złotych rocznie budżetu. Ale on się przesiadał na stara. A star to jest minimum 1 200 000, więc musisz mieć 400 tysięcy rocznie więcej. Bierzesz pod uwagę okres 4 lat pomiędzy igrzyskami, czyli całą olimpiadę czteroletnią. No to sobie Państwo przemnóżcie. On potrzebował 5 baniek i te 5 baniek musiał z rynku wyciągnąć. Jak wyciągnąć 5 baniek z rynku? No musisz mieć sukces na starcie i tym sukcesem był właśnie ten brązowy medal. A potem mówił, wtedy byłem młodym, była mniejsza konkurencja, było inaczej. Okej. A teraz?
jestem starszy, konkurencja jest znacznie większa, ten brązowy medal dzisiejszy jest więcej wart. Kto mu pomógł? Sylwia Gruchała. Tego samego dnia zdobyła brązowy medal. I chodziła przez 3 dni nieszczęśliwa, bo zdobyła brązowy medal tylko. A on z tym brązowym medalem chodził jak zwycięzca. I potem mówił, kiedy rozmawiałem w wielu działach marketingu na temat wsparcia działalności marketingowej przez najbliższe 4 lata, to wszyscy pamiętali mi ten skok. Tak, facet ma jaja, facet potrafi. Czy nazwali to państwo manipulacją, czy wywieraniem wpływu? Jakież to ma? Pojedźmy dalej. Gdzie w sprzedaży są granice tego, jak można wpływać na rynek? To tak jak rozmawiałem z jedną z pań tutaj w czasie jeszcze przed i ona mówi, panie Marku, to jest wszystko fajne, ale niech mi pan przekona właścicieli. I to rzeczywiście tak jest. To właściciel często wyznacza te granice. Oczywiście zespół sprzedawców może się z tym zgodzić lub nie, ale to właściciel wyznacza granice tego, co nasza firma, co firma, w którą zainwestowałem, na co zezwala, na co nie zezwala. Warto być po tej jasnej stronie mocy. Zwróćcie państwo uwagę, że Mateusz Kuśnierewicz nie zrobił niczego złego. Po prostu wywierał wpływ na okoliczności. Ale zacznijmy od innej rzeczy. Dlaczego to będzie na nas działało? 2 proste przykłady. Efekt potwierdzenia. Jeżeli sobie coś w mózgu ułożysz, to potem będziesz za tym postępował. I nieważne, jaką bzdurę ułożysz, nieważne, czy jesteś inteligentny. Jeśli jesteś inteligentny, jest jeszcze gorzej, kochani, dlatego że my inteligentnie potrafimy do każdej bzdury dołożyć, bardzo logiczną argumentację. Bardzo ciężko się z nami walczy, jeśli mamy tą argumentację taką logicznie opracowaną. Czyli możemy wymyślić największy idiotyzm. Popatrzcie państwo tylko na 2. Otóż w Stanach Zjednoczonych 117 milionów ludzi, popatrzcie, kto robił badania, to nie są byle jak, to są poważne badania, wierzy w to, że świat powstał mniej więcej 8-10 tysięcy lat temu. I teraz tak, za każdym odkryciem archeologicznym, które jest starsze niż 10 tysięcy lat, trzeba powiedzieć tak. Oczywiście, ta wioska, którą odkopaliśmy w Turcji, ma 12 tysięcy lat i jest najstarszą wioską na świecie. Jak powstała? Otóż 10 tysięcy lat temu Pan Bóg stworzył ruiny tej wioski, które miały 2 tysiące lat, a one dzisiaj mają 10 tysięcy. Państwo tutaj częściowo jesteście z Gdańska, prawdopodobnie z Pomorza, w związku z tym coś tam słyszeliście o bursztynach. No to już nieprawda, to nie jest żadna zaschnięta żywica, po prostu Pan Bóg te kamyczki już stworzył takie, jakie stworzył, do niektórych powkładał muszki i inne rzeczy. W to wierzy 117 milionów Amerykanów. Oni to wykładają w szkołach. A tutaj inny przykład. Jacek powiedział, że nie będziemy wam zmieniać życia. Tak, nie będziemy na siłę. Możecie sobie sami zmienić. Państwo znacie takie pojęcie jak homeopatia. Na ostatniej konferencji podeszła do mnie kobieta, tu będzie brutalne, przepraszam, i mówi, panie Marku, ja się ogólnie zgadzam z tym, co pan mówił, ale z jedną rzeczą się nie zgadzam, z homeopatią. Bo ja leczę moje dzieci homeopatią. Ja mówię, dobrze, czyli czym? Mówi, wie pan, bo lekarz mi przepisuje. Ja mówię, wie pani, to się mija. Albo lekarz, albo homeopatia. Lekarz nie może przepisać homeopatii. Bo nie jest wtedy lekarzem. Lekarz może przepisać coś, co wie, co przepisuje. Ona mówi, ale panie Marku, to działa. Ja mówię, tak, ja miałem tutaj przeciętą rękę, stosowałem lek homeopatyczny i proszę bardzo, już nie mam, zarosło. Ona mówi, nie. Ja na przykład z zapalenia płuc. I tu nie wytrzymałem. Mówię, wie pani co? Czy chce mi pani powiedzieć, że pani ma dzieci, dzieci chorują na zapalenie płuc, mają 40 stopni gorączki i pani je leczy i pani nie wie czym? Panie Marku, nieważne czym, skoro lekarz przepisał. Ja mówię, a te dzieci pani zrobił ten lekarz? Czy to są pani dzieci? Jak dorosła kobieta może przyjść do kogoś i powiedzieć, daję dzieciom nie wiem co? Przecież to jest chore. A zwróćcie państwo uwagę, jeżeli pójdziecie do dowolnie wybranej apteki, to macie takie pełne półki tych właśnie leków. Dlaczego o godzinie 10:23 spotykają się przeciwnicy homeopatii i zjadają, wypijają śmiertelne dawki tego leku? Dlatego, że to jest rozcieńczone 10 do 23 potęgi razy, czyli tyle razy rozcieńczone. Czyli jak państwo kupujecie buteleczkę czegokolwiek, to tam nie ma nic. Tam jest woda, sól, cukier, tego typu rzeczy. I zapytajcie kogoś, albo sprawdźcie na stronach internetowych, co jest substancją czynną. Jeżeli znajdziecie państwo odpowiedź na to, nagroda również czeka. Nie znajdziecie nigdy odpowiedzi na to, co jest substancją czynną
w leku homeopatycznym. Dlatego leki homeopatyczne nie są lekami homeopatycznymi. Te dwa przykłady, myślę, pokazują, jak działa ludzki mózg i dlaczego jest manipulacja, czyli wywieranie wpływu jest skuteczne. Jeżeli my sobie coś w głowie ułożymy, to potem szukamy tylko sposobów potwierdzania, kompletnie odrzucając myślenie logiczne. Absolutnie i kompletnie. Jeśli nie wierzycie, idźcie do pierwszej z brzegu apteki, zróbcie aptekarzowi taki numer. Pani magister, a jak się to zażywa? I tu zobaczycie taki błysk w oku, bo ona pomyśli, chyba wszystko jedno. To nie ma żadnego znaczenia. Może to pan wypić naraz albo po kropelce co godzinę, jak pan chce. To nie bez znaczenia, nie? Ale powie wam, wie pan, to lekarz panu powinien powiedzieć, jak się to zażywa, prawda? I to jest właśnie ten absurd, który mamy. A, no i teraz tak. Przechodzimy do manipulacji. Dlaczego warto temu poświęcić chwilę i dlaczego warto w to wejść? Pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić państwa uwagę, to to, że tak jak Jacek mówił, że mamy tą presję, tok, to mamy też taką presję, ale powiedz mi naprawdę. Jest nawet taki rysunek Andrzeja Mleczki, jak facet się modli i mówi, Panie Boże, spraw, żeby na wszystkim było napisane, czy to na poważnie, czy na jaja. Tak, żeby było jasne. To jest takie, to jest takie. No i tak, to jest tak, to jest nie. To jeszcze z Pisma Świętego się wywodzi, bo jest rzeczywiście tak u świętego Mateusza taki wers, ale zwróćcie państwo uwagę, że nawet Chrystus postępował niezgodnie z tym wersem, bo były sytuacje niejasne. A to jawno grzesznica, a to celnik, który został apostołem. To dzisiaj tak był urzędnik z ZUS-u albo z Urzędu Skarbowego. Został księdzem. Nie, księdzem przesadziłem. Tu akurat nie mógłby. Ale to inaczej. Państwo se znajdźcie, prawda? Dobra, no więc teraz tak. Skoro tak mamy, to chcę państwa zaprosić do... Czyli mamy takie poczucie, że to jest taka duża robota. Przenie to twardo, tok, na nie. Albo bo taka manipulacja też jest. Albo takie nie. To taka handlowa na tak. Jak zrobić z nie tak. Zwróćcie się państwo do siebie parami. Tak, tu pani z panem, tu panowie we dwóch. O tam jeden rząd z drugim, proszę bardzo. Tak, żebyście byli blisko. Ustalcie szybciutko, kto w parze jest numer jeden, kto w parze jest numer dwa. Jak macie... O, tu macie państwo taką trójkę. Pani przytuli obu panów naraz i będziecie w trójkę. Ustalcie, kto jest numer jeden. Numer jeden podnosi rękę. W zespole, dwu, trzyosobowym numer jeden. Co jest? Pani. Dobra. I teraz tak. Uwaga. Powiem najpierw, na czym ćwiczenie będzie polegało, a potem je państwo wykonacie. Osoba numer jeden zada osobie numer dwa jakąś prośbę. Znaczy, czy mógłbyś mi coś pożyczyć, czy moglibyśmy wieczorem pójść na wódkę i takie różne, jak chcecie, prawda? A osoba numer dwa udziela odpowiedzi jednosłownej. Tak albo nie. Nic więcej. Albo tak, albo nie. Jesteście gotowi? Gdyby pytanie szło za daleko, potraktujcie jako żart. Gotowi? Jedziemy. Osoba numer jeden zadaje pytanie. I osoba numer dwa odpowiada. Znakomicie. Raz. A teraz uwaga, zamieniamy się rolami. Osoba numer dwa zadaje pytania, osoba numer jeden odpowie. Uwaga, nie rewanżujemy się, a teraz się zemszczę, nie. Tak jak wam serce dyktuje, odpowiedź jest również tak lub nie, nic więcej. Jedziemy, raz, dwa. Mamy to? Mamy? Zrobione? Znakomicie. A teraz jest pytanie następujące. Uwaga. Pytanie brzmi tak. Kto z państwa usłyszał? I tutaj mamy taką kategorię. Ja sobie dobrze stanę. Tu mamy taką kategorię. Nie. Tu mamy kategorię miękką. Nie. Tu mamy kategorię miękką. Tak. I tu mamy kategorię twardą. Tak. I teraz proszę, żeby państwo powiedzieli, nieważne czy nie, czy tak, kto z państwa usłyszał twardą, zdecydowaną odpowiedź, tak lub nie? Ręka do góry. Dobra, a teraz kto z państwa usłyszał taką odpowiedź miękką? Takie tak, albo takie nie, ręka do góry. I oto się Polska biła, kochani. I tu macie pole do działania manipulacyjnego. Dlaczego? Bo rzeczywistość wygląda tak, że bardzo często my się poruszamy tutaj w tym obszarze. Tutaj.
Nie jest to roboty na 200 punktów, że przychodzimy, a klient mówi, nie, a my musimy osiągnąć tak. Nie, bardzo często bywa tak, że klient mówi, nie. A dla nas sukcesem będzie, kiedy klient powie, tak. A potem nad tym tak będziemy pracować. Czyli do zrobienia mamy 30-40% z 200. Potem trzeba nad tym pracować, potem to trzeba podtrzymać. Czasami ta manipulacja idzie w drugą stronę oczywiście, tak? Bo ktoś mówi tak, a my tego tak nie chcemy i chcemy go skłonić do tego, żeby to było nie, prawda? Pozbywanie się nawyków, etc., etc., etc. Mamy jasność? Nie jest to tak dużo do zrobienia. Co w związku z tym, skoro roboty jest stosunkowo niewiele, czyli przeskocz przez zero w tą lub w tą stronę, to czasami decydują bardzo drobne rzeczy. Jakie? Przejdźmy do czegoś, co nazywa się megalitycznym modelem manipulacji i tym będziemy kończyć. Co to takiego jest? Otóż ustalamy sobie tak. Każdy z nas, czyli ja, my, to strona aktywna. Druga strona, na którą my wywieramy ten wpływ, którą manipulujemy, to strona, załóżmy, teoretycznie bierna. To jest on, ona, on. My wszyscy mamy tożsamość. Jeżeli ja Państwa zapytam, Państwo odpowiadacie w głowie, nikt głośno nie mówi. Kim jesteś? I odpowiedź brzmi, jestem. Ktoś powie, handlowcem, sprzedawcą, dyrektorem, mężem, matką. Różne mogą być odpowiedzi z różnych pól. Okej. To z tym wiąże się pewien system wartości. I z tym wiążą się pewne przekonania. To można, tego nie można. Popatrzcie, jak często bijemy się z przekonaniami naszych sprzedawców. Oni mówią, nie, tego się nie da zrobić, tego się nie da sprzedać. 90% sprzedawców mówi, że są znakomici, tylko mają popieprzone zarządy. Bo gdyby ustalić zupełnie sensownie system cen rynkowych, o, kochany, to my byśmy, prawda? I teraz na czym polega całe nasze działanie? Jeżeli te systemy, tożsamość, wartość, przekonania są podobne, to tutaj przekonywanie się jest proste, sprawne, efektywne. Tutaj nie ma większego problemu, żeby manipulować sobą wzajemnie. Tak jak w dobrych małżeństwach, etc., etc. Kłopot pojawia się gdzie indziej. Kłopot pojawia się w miejscu, może jeszcze to pokażę, tu. Bo bardzo często ludzie mówią, skała, daj nam techniki, te 777 i rypiemy po całości, wygrywamy rynek. A rzecz nie jest w technikach. Jeśli mamy takie klasyczne szkolenie z wywierania wpływu z manipulacji, cały dzień pracujemy nad ja. Potem pół dnia pracujemy nad kreowaniem sytuacji. I tylko pół dnia nad technikami. To nie w technikach jest istota rzeczy, tylko w dwóch obszarach, które zaniedbujemy najbardziej i to Państwu pokażę. Otóż ten człowiek, który takim autobusem kierował, miał na imię Greg. Grega spotkałem już po jakimś czasie pobytu w Szkocji i powiedziałem mu, wiesz co, mieszkacie w dziwnym kraju, a najdziwniejsze są wasze autobusy. Jak się wchodzi takiego autobusu, mówi się dzień dobry. Jak się wysiada, mówi się do widzenia. I ten kierowca odpowiada za każdym razem. Kiedy ten autobus podjeżdża, to on przyklękuje. No, przy mnie nie przyklękuje, ale gdybym miał torbę z zakupami, to by przyklęknął. Sam z siebie przyklękuje. Co jeszcze? Na przykład ludzie tam wchodzą, zostawiają bagaże i idą na górę. No, nie będą ciężkiego bagażu na górę, no nie. Po co? I nikt nie ukradnie. Tam jest taka kartka. Uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze. Ale możesz sobie oglądać na monitorze siebie samego. A pod tą kartką jest druga. Gdybyś się zachowywał nieobyczajnie, obiecujemy ci, że dołożymy wszelkich starań, aby ukarać cię najsurowiej jak można. Kiedy wchodzi grupa czterech młodych, roześmianych chłopaków w wieku lat 15, kierowca coś im mówi. Chyba ich uprzedzał, żeby się zachowywali spokojniej. Nie zrozumieli. Dwa przystanki dalej wylecieli z autobusu błyskawicznie. Zatrzymał, poszedł na górę i chłopcy grzecznie wyszli. I wyszli. Tak to działa. Pytam tego Grega, mówię, Greg, dlaczego tu jest... Aha, najśmieszniejsza rzecz. Idziemy sobie za nią, która kręci w tej chwili, do autobusu. I patrzymy, uciekł. Prawie. Znaczy dojeżdża już 50 metrów do przystanku po drugiej stronie ulicy. No więc myśmy mu tylko grzecznie pomachali, a on tak rozłożył ręce i mówi... Chodźcie. No to on tam stanął, my przez pasy, te 50 metrów do tego autobusu wsiadamy i mówimy dzień dobry, dziękujemy. A on mówi, nie ma sprawy, siadajcie, jedziemy dalej, nie? Wczoraj jechałem na konferencję kadry w Warszawie. Autobus 146 Warszawa może sprawdzić. Jedzie z Dworca Wileńskiego na południe Warszawy. Jedzie co pół godziny.
Wyobraźcie sobie, że podchodziła kobieta z kulą. Jedna jedyna kobieta z kulą stała na przystanku, bo to taka jednorazowe przystanek. Tam nie ma żadnego innego autobusu. I ten skurwysyn nie otworzył drzwi. I ona tą kulą nacisnęła i weszła. Dwa przystanki dalej chłopakowi brakło 10 metrów. Następny przystanek, następny autobus jest za pół godziny. Ktoś mi kiedyś powiedział, wiesz, to jest proste. Greg wytłumaczył to tak. What the fuck? I am a driver. Ja wożę ludzi. Co cię dziwi w tym naszym zachowaniu kierowców autobusów w Edynburgu? A ktoś powiedział, wiesz, bo w Warszawie to przewożą autobus z pętli do pętli. A pasażerowie są tylko zbędnym dodatkiem. Wczoraj widziałem to dowodnie. Naprawdę było to strasznie przykre, kiedy się coś takiego widzi. No dobra, czyli po tej stronie ja mamy strasznie dużo roboty. Mokasyny Walkiewicza. W tym roku siadam z grupą 40 ludzi, 40 sprzedawców. Rozpoczynamy proces dłuższego szkolenia, w którym jestem, dlatego nie będę mówił o firmie. I opowiadam case, kto wie, o co chodzi z mokasynami Walkiewicza. Jacek Walkiewicz, mówca motywacyjny, bardzo, bardzo dobry, bardzo fantastyczny, bardzo serdecznie polecam. Kolega, przyjaciel. On mówi tak, nie znoszę mokasynów, nigdy w życiu nie miałem mokasynów, ale gdzieś mi odbiło. Jemu odbija czasem kamper, czasem coś tam, dziwne historie. Ale na mokasyny mu odbiło. Wszedł do sklepu, popatrzył, mówi, biorę. Przymierzył jednego, super, dobrze leży, biorę. Pani mówi, proszę przymierzyć drugiego. A mówi, nie, nie chcę, proszę mi zapakować, biorę. Ale wie pan, bo może się zdarzyć, że on będzie troszeczkę nierówny i tak dalej, to nie, nie, proszę zapakować, biorę. Proszę pana, zasadniczo klienci przymierzają drugiego, kurwa, nie biorę. I wyszedł. Co się stało? Kiedy ja opowiedziałem ten case, to oni się prawie obrazili. Czy ty wiesz, z kim ty rozmawiasz? My jesteśmy sprzedawcy zaawansowanych produktów o wielkiej klasie i tak dalej, i tak dalej. Nie traktuj nas jak sprzedawców butów. Potem w czasie rozmów później już okazało się, że wiedza, przekonanie o własnej klasie i wielkości była ogromna. Znaczy, przekonanie o własnej klasie i mądrości było ogromne, a wiedza słaba. Po stronie ja, pracy z zespołem, pokazywania, do czego służy sprzedawca, do czego ja jestem, do wożenia ludzi, do sprzedawania, obrażanie się, że muszę sprzedawać, to jest częste. To niestety często występuje. Druga rzecz, którą chcę Państwu pokazać, to szkolenie, które będę miał nieodlegle, nie powiem gdzie i nie powiem dla kogo. O czym mówi facet zlecający? Oni produkują, firma sprzedażowa sprzedaje. Ja mówię, dobra, poziom tych ludzi, co mam zrobić? On mówi, Marek, może ci wystarczy, powiem tak, ty robisz sobotę, a my cały piątek robimy produktówkę. Ja mówię, nowi? Mówi, nie, 3 lata współpracujemy. Aha, to już rozumiem wszystko. Jeżeli po 3 latach współpracy z firmą, firma musi sprzedawcom robić cały dzień tłumaczenia, na czym polega ich produkt, to jesteśmy chyba w dupie. W związku z tym zestaw podstawowy materiałów. 3 lata jesteśmy sprzedawcami zaawansowanych produktów technologicznych. Po 3 latach jedziemy się uczyć, czym jest produkt. I kolejna rzecz. Wczoraj na kadrach Krzysiek Ogonowski, jeden z najlepszych w Polsce speców od dokonywania zmiany, mówi, zmieniamy, duża firma, duża ilość ludzi, kilkuset sprzedawców, a zadanie jest takie, oni sprzedają ledwo produkty najprostsze, a firma decyduje się na wejście w segment premium. Jak teraz tych sprzedawców rzeczy prostych, czytaj mokasyny, nie obrażając, broń Boże, nikogo. Z Gino Rossi się przyjaźnimy. Z Witchenem się też przyjaźnimy, także żeby była jasność. I trzeba przejść do segmentu naprawdę wysokiego. I on mówi tak, pytam, jacy ci ludzie są. No i szefostwo sprzedaży mówi, wiesz co, tak naprawdę to nikt nie wie. Czyli mamy kilkusetosobowy zespół sprzedawców i nikt, nawet ich szefowie, nie są w stanie określić ich jakości. Czy oni udźwigną, czy oni poradzą. Mówi, wiesz, nikt nigdy tego nie sprawdzał. Po prostu byli. Więc popatrzcie, ile jest rzeczy do zrobienia po stronie ja. I druga rzecz, do której chcę Was namówić, to popatrzenie na tą sytuację, pozycję. Czyli o technikach nie powiem ani słowa oczywiście. Pracuję w stoczni remontowej. Całe 2 tygodnie jeżdżę codziennie do stoczni remontowej i pracuję z zespołem menedżerów, wprowadzając zmiany. Pogoda jest taka, jaka jest. Jest porażka, nie? Jest? Pamiętacie? To lato.
Bezpolato. Zaraz. A potem dosłownie nieodlegle. I jadę do Szkocji. Pogoda jest identyczna. 12 stopni pada 15 razy dziennie. I jesteśmy zachwyceni. No, szczególnie te destylarnie. To jest piękna rzecz. Wszystkie są takie same. Jeśli zwiedzicie jedną, jakbyście byli we wszystkich. Ale wracając do istoty rzeczy. Popatrzcie, my sami kreujemy sytuację. Tak? Sami ją kreujemy. Kolejna rzecz. Wracamy. Sierpień, 35 stopni w Krakowie. Jest masakra? A kto w tym czasie był na przykład w Sewilli? I 35 stopni w niczym mu nie przeszkadzało. Mówi, stary, zajebiście, 35 stopni, lampa taka. A, tak jest. Patrzcie, to nie sytuacja sama w sobie typu temperatura coś tam. To to, jak my ją wykreujemy. I to jest ten drugi element, do którego chcę Państwa namawiać. Popracowanie nad kreowaniem sytuacji, w której będziemy mogli pewne rzeczy zrobić, a których nie będziemy mogli. Prawda? No i teraz podsumowując i zamykając całą historię, chcę Wam pokazać jedną prostą rzecz, takie ćwiczenie. Dan Ariely. Pomijam nazwisko, warto zapamiętać, prezentację pewnie dostaniecie od Jacka na życzenie. Co różni te kraje? To on mówi tak, tam w Europie jest tak śmiesznie, oni mają wielkość Teksasu, ta cała Europa. A się podzielili na tych krajików w cholerę, 28 krajów mają w tej Unii. To jest śmieszne, no ale tak se porobili. I jeżeli Państwo zobaczycie, ilu kierowców ma zadeklarowane w dowodzie, w prawie jazdy, zgadzam się na to, żeby oddać organy do przeszczepu w razie śmierci klinicznej. To są takie dwa typy krajów. Co je różni? Co je różni? Jak myślicie? Mentalność. Będziemy grzebać, co się składa na mentalność, prawda? Pewnie i religia, i dochody, i tak dalej, i tak dalej. No to sprawdźmy, jak jest naprawdę. A naprawdę jest tak. Co różni tak strasznie Duńczyków od Szwedów, Niemców od Austriaków? Ktoś ma pomysł? Ha. Proszę? Tak. Jeśli... I to jest bardzo słuszne. Jeśli chcesz oddać organy, zaznacz krzyżyk te kraje. Jeśli nie zgadzasz się na wzięcie udziału w operacji oddawania, zaznacz krzyżyk. Po prostu nikt nie zaznacza krzyżyków. I tyle. Czy jest w tym coś złego? A to jest chińskie. Wiecie, jak to w Chinach wygląda? O, koleżanka wie, to teraz takie modne było, szło przez... Ja Państwu pokazuję rzeczy aktualne. Popatrzcie, z poniedziałku, z wczoraj, z przedwczoraj. To nie jest prezentacja, która ma 4 lata i jeżdżę z nią 4 lata po świecie, jak z Kolbergiem po kraju. Nie. Ona jest aktualna. Koleżanka widziała, bo to lata po Facebooku. Otóż w Chinach, w starożytnych Chinach, był taki system zdrowotny, że płacono stałą składkę lekarzowi. Stałą stawkę. Dopóki człowiek był zdrowy. Jak zachorował, przestawał płacić. Z lekarzowi zależało na dwóch rzeczach. Po pierwsze, żeby był zdrowy jak najdłużej, czyli profilaktyka. Po drugie, żeby go jak najszybciej wyleczyć, bo wtedy znowu płacił skład. Jak był chory, nie płacił. Czy to jest manipulacja? No oczywiście, że jest. No dobra, słuchajcie, kończymy. Jeżeli weźmiecie się tak solidnie za manipulowanie ludźmi, czyli wywieranie wpływu, kształtowanie sytuacji, to ja mam parę pytań. Kim realnie możemy manipulować? W jakim celu? Po co? I zwróćcie uwagę, że my najczęściej, ja mam niezwykłą radość, przyjemność, możliwość spotkania setki ludzi i pokazania setce ludzi pewnych rzeczy. Mogę Państwem manipulować, ale to w życiu realnym się zdarza rzadko. Najczęściej możemy manipulować kolegami w pracy, rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. To jest najczęstszy krąg manipulowania, więc zanim się weźmiemy za tą manipulację, pomyślmy przez chwilę, czy rzeczywiście warto. Dlaczego? Zaraz powiem. Ale chciałbym, żebyście zapamiętali te rzeczy. Po pierwsze, macie prawo kreować sytuacje, takie, w których wasze będzie korzystniejsze. Umawiać się w korzystniejszych sytuacjach. Siadać w restauracji na spotkaniu w korzystniejszym miejscu. Etc., 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 od najprostszych zaczynając. Bo inaczej inni to wykreują. I macie prawo się zastanowić, kim jestem. A skoro jestem sprzedawcą, skoro jestem szefem sprzedaży, jestem dyrektorem, to znaczy, że powierzono mi zadanie sprzedawania jak największej ilości w najlepszej, rozsądnej cenie. I mam prawo to robić, używając narzędzi, które są w tym wszystkim dopuszczalne. Ale jednak, myślę, że każdy z nas jutro, jakkolwiek zamanipulujecie dzisiaj swoimi bliskimi po powrocie do domu, to jutro rano
będziecie mieli jeszcze test lustra. Bo w manipulacji to jest ostateczny test. Kiedy rano staniesz przed lustrem, żeby się ogolić, umalować, żeby nie było, że tylko my takie świnie jesteśmy, nie? To czy będziesz sobie mógł bezpiecznie i spokojnie w lustro popatrzeć? No i tego Państwu życzę. Manipulujcie ludźmi, ile chcecie. Ale zawsze tak, byście mogli sobie spokojnie popatrzeć w lustro następnego dnia. Dziękuję bardzo.